Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj środę, 21 dzień sierpnia. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Wczorajsza sesja na polskiej giełdzie przyniosła rajd, przynajmniej chwilowy rajd niedźwiedzi. WIG20 stracił prawie 2%, na zamknięciu znalazł się poniżej poziomu 2400 punktów, a więc po zeszłym tygodniu, w którym WIG20 zyskał ponad 7%, początek bieżącego tygodnia raczej należy do giełdowych niedźwiedzi. Na początku bieżącej sesji polskie indeksy próbują odrabiać się wczorajszej straty. WIG20 około godziny 10 zyskuje niecały 0,5%, szeroki indeks WIG 35% na plusie. Zobaczymy, czy wzrosty utrzymają się do końca sesji, czy jednak tendencja spadkowa powróci tak jak wczoraj na Wall Street. Wczoraj także spadki, które chyba się należały, szczerze mówiąc. Nasdaq S&P wcześniej miały 8 sesji wzrostowych z rzędu. Wczoraj delikatne spadki, około 0,2-0,3%. Najmocniej spadł Russell 2000, czyli indeks małych amerykańskich spółek, ponad 1% na minusie. Sporo dzieje się też wśród polskich spółek i do tego tematu głównie oczywiście dzisiaj przechodzimy. Zaczynamy od JSW, które wczoraj poinformowało, że chciałoby uczestniczyć w procesie i w projekcie budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Spółka podkreśla, że jest w stanie zagwarantować dostawy polskiego węgla metalurgicznego i koksu do produkcji stali, która z kolei jest niezbędna do produkcji do budowy elektrowni jądrowych. Zarząd podkreśla, że jest gotowy do współpracy zarówno z rządem, jak i z generalnymi wykonawcami, czyli m.in. Westinghouse czy EDF. Grupa JSW, przypomnę, jest największym producentem węgla koksowego i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Komentarz techniczny Pawła Śliwy dotyczący JSW zachęcam do zapoznania się. Orlen poinformował, że jego warszawskie aktywa ciepłownicze odejdą całkowicie od spalania węgla już w roku 2035. Efektem będzie spadek emisji CO2 o prawie 3 miliony ton, a szacowany zysk EBITDA dla koncernu związany z wdrożeniem planu ma wynosić około 4 miliardy złotych rocznie w perspektywie 2035 roku. Dekarbonizacja aktywów dotyczyć będzie m.in. elektrociepłowni Żerań, Siekierki i Pruszków oraz ciepłowni Wola i Kawęczyn. Wykorzystanie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego ma przynieść korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Pekao S.A. i niemiecki Commerzbank poinformowały litewski nadzór o planach wprowadzenia rozpoczęcia działalności w tym kraju. Banki nie potrzebują licencji na działalność na Litwie, ponieważ działają na terenie Unii Europejskiej. W ostatnich latach Litwa nieustannie zabiegała o większą obecność zagranicznych banków. Bank Litwy wielokrotnie wspominał już o możliwym wejściu nowych graczy na sektor bankowy w Litwie. Największym akcjonariuszem Pekao, przypomnijmy, jest PZU, posiada pakiet 20% akcji, Polski Fundusz Rozwoju 12,8% w akcjonariacie. Cognor spodziewa się raczej słabych wyników za trzeci kwartał, albo inaczej, podobnych do tych, które były w drugim kwartale 2024 roku, a były słabe i poniżej oczekiwań, słabsze rok do roku. Grupa ma zrealizować wynik EBITDA na poziomie 26-27 milionów złotych. Dla porównania ubiegłoroczna EBITDA w trzecim kwartale wyniosła 72 miliony złotych. Zarząd oczekuje utrzymania trendów makroekonomicznych i zakłada, że ceny i spready nie powinny się pogorszyć. Na chwilę obecną sektor raczej stabilizuje się z może delikatną szansą na odbicie. Cognor chce powrócić do wypłaty dywidendy, ale dopiero w momencie poprawy wyników i zakończenia procesu inwestycyjnego. A dzięki samym inwestycjom moce produkcyjne grupy przekroczą na początku przyszłego roku 1 milion ton produktów finalnych w skali roku. I to tyle, jeżeli chodzi o komentarz ze spółek polskich. Dziękuję za uwagę. Proszę o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia.